Cześć kochani, dzisiaj jest czwartek, godzina około 15. Ja stoję pod pocztą. Kochani, dzisiaj dwa tematy. Powiem wam coś o tych tak zwanych takeaway, czyli tych barach takich szybkich, jak to działa, jak to jest prowadzone. I druga kwestia mojej pracy, będziemy dzisiaj robić strajk. I trzecia, no tam będą jakieś przebitki z Kubą, może coś pójdziemy na zakupy jakieś coś. Słuchajcie, ostatnio był u mnie przedwczoraj klient, który ma restaurację. Ja mu tam projektowałem jakieś tam rzeczy do tej knajpy i on mi mówi, że mu wystawił fakturę, on mi to przeleje, nie? Te pieniądze. Ja mówię, dobra, nie? Wysłałem mu fakturę, on mówi, wiesz co, to ja ci jednak przywiozę gotówkę, nie? I teraz przywiózł mi gotówkę. Tu, widzicie? A, jeszcze wam pokażę, banknoty w Anglii są, kochani. Plastikowe, widzicie? Można patrzeć przez okienko. No i teraz słuchajcie, co do gotówki, no to jest problem, no bo w tym kraju tak gotówką to tak się nie operuje. Z tego co ja wiem, wszyscy karta, a ja teraz te pieniądze teoretycznie bym musiał jechać do banku na High Street, zostawić samochód gdzieś na parkingu, iść 10-15 minut do banku i tam stać w banku, bo zawsze są kolejki. Ale kochani, pojawiła się taka opcja w tym kraju, że żeby wpłacić pieniądze albo wypłacić, to już nie trzeba chodzić do banku, tylko wystarczy iść na pocztę, jakąkolwiek pocztę, i wystarczy mieć swoją kartę do banku i te pieniądze można wpłacić. No ale dobra, po co, czemu ja wam o tym mówię? Słuchajcie, ja w tym biznesie z tymi knajpami to robię już jakieś 15 lat. I z tego co wiem, te wszystkie knajpy, które się otwierają, a otwiera się ich mnóstwo, otwierają się tylko i wyłącznie do prania pieniędzy. Młode gangi narkotykowe, kochani, żeby wyprać pieniądze, oni otwierają sobie taką knajpę takeaway i na przykład mi, czy za produkty, czy za maszyny, czy za czynsz, płacą gotówką. A gotówka, oczywiście wiemy skąd jest, z narkotyków. Czyli jak oni, przypuśćmy, kupią 10 kg kurczaka za gotówkę, zrobią z tego 30 porcji już gotowych dla klientów, ci klienci zapłacą kartą, bo tak się płaci, czyli oni mają już czyste pieniądze, kochani, w banku. I wiem, bo miałem dużo takich przykładów, że na przykład miałem fakturę, wystawiałem fakturę klientowi, nie wiem, na 2-3 tysiące funtów. Oni mi to przywozili zawsze w gotówce i jeszcze pamiętam parę takich sytuacji, że mi przywieźli na przykład 2000 funtów, banknot tak po 5 funtów. No to sobie wyobrażacie, to była taka kopka, ja z tym musiałem iść do banku, bo jeszcze wtedy ta poczta tak nie działa. Ja szedłem z taką paczką tych pieniędzy do banku, to zawsze były pytania, a skąd to, a po co, a tu jeszcze kiedyś miałem taki incydent, kochanie, że jechałem samochodem i miałem przyciemnione szyby, tak, za mocno. I zatrzymała mnie policja, sobie wyobraźcie. No i tu w Anglii jak jedzie auto, ma szyby ciemne, to oni od razu uważają, że to jakieś prochy, coś tam, nie? Więc powiedzieli, żebym wysiadł. No i tak mi tu zajrzeli, tam zajrzeli, tu zajrzeli. I akurat w podłokietniku miałem tam chyba 200 funtów, ale to było takie czyste 200 funtów, bo to było z bankomatu i oni się mnie zapytali, skąd ja mam te pieniądze. Ja mówię, że ja sobie te pieniądze pobrałem z banku, znaczy z bankomatu. No to musiałem im pokazać dowód wypłaty, a jakbym nie miał tego dowodu wypłaty, to podejrzewam, żeby te pieniądze mi zabrali i bym musiał się zgłosić na komisariat, nie wiem, z wyciągiem z banku albo z czymś takim. No więc większość takeaway tych nowych, co jest tylko rok, 6 miesięcy, to jest tylko i wyłącznie do prania, kochani, pieniędzy. Dobra, słuchajcie, ja idę na pocztę, wpłacę to i widzimy się dalej.
Hello. I'll pay in. It's... Kochani, cała operacja pocztowa powinna zająć 5 minut, zajęło pół godziny, bo się okazało, że Kolo na poczcie sobie zrobił przerwę. Nie wiadomo mu czemu. Parę ludzi się zebrało, czekaliśmy. Jeszcze w końcu przyjechał na rowerze i nie wiem, o co chodziło, no ale dobra, pieniądze wpłacone, więc kochani, tak to się odbywa, że nie potrzeba banku i marnować czasu na jakieś tam jeżdżenie do centrum itp. itd. Kochani, ja wam mówiłem w ostatnim vlogu, że dzieją się dziwne rzeczy u nas w pracy i chłopaki już tracą cierpliwość, ja też, więc postanowiliśmy dzisiaj, w czwartek, 9 lutego, że nie przychodzimy do pracy i nie tak, że robimy strajk, bo strajk to trzeba ogłosić wcześniej, po prostu każdy zadzwoni dzisiaj. Każdy zadzwoni dzisiaj i weźmie chorobowy sick day. A na wytłumaczenie, ktoś nam podpowiedział, że jak dzwonicie, to musicie powiedzieć, jak macie dzieci, to trzeba powiedzieć, że tam, nie wiem, dziecko, przypuśćmy, musicie z dzieckiem zostać, albo nie wiem, dziecko się, nie wiem, nie może, ma gorączkę albo coś, to oni wtedy żadnych konsekwencji prawnych z tego nie mogą zrobić. Podobno tak jest na 99%. Więc kochani, ja dzisiaj zostaję w domu i nie idziemy do pracy. A czemu? A temu, że wymyślili taki system, jak kiedyś pracowaliśmy i mieliśmy na przykład 200 domów z mlekiem, żeby je rozwieźć, no to się robiło 7 godzin, no i się wracało, no bo przerobiłeś swoje godziny i ktoś inny to zabierał z dziennej zmiany i to rozwoził. A oni sobie teraz tak wymyślili, że nie można wrócić z mlekiem, że musisz pracować do końca, aż to mleko rozwieziesz, więc chłopaki pracują zamiast do 7 rano, to do 11, do 12, do 1. No i co kochanie, jak ktoś robi do 1, przyjedzie na 1, musi tego vana rozładować, jest z domu, przypuśćmy, tam 2. No i co, pójdzie spać na co, na 4 godziny, czy na 5, jest 7 wieczorem, no to co on ma zrobić, ani obiadu nie zrobi, ani, no to jest takie chore, nie? I teraz ci starsi pracownicy, oni po prostu, wiecie, to są Angole, nie? Oni mają to w dupie i oni sobie tak przyjeżdżają po 7 godzinach, wjeżdżają na halę, zostawiają to wszystko i mają w dupie. A menedżerzy mówią im, że no to dobra, to będziemy wam robili dyscyplinarne i nie wiem, ile tych dyscyplinarnych można mieć, chyba 3, bo to jest pierwsze ostrzeżenie ustne chyba, później jest pisemne, no i za trzecim razem się wylatuje, nie? Ale oni ogólnie to mają w dupie. I druga kwestia, kochani, jeszcze bardziej zabawna jest taka, że oni zmienili nam tydzień temu wszystkie trasy, nie? I jak ktoś robił swoją trasę, przypuśćmy rok, no to on już mniej więcej wiedział, które domy, gdzie, co, jakie mleko, więc szło to w miarę tak szybko i nie było żadnych skarg, complainów i tym podobnego, nie, kochani? A oni nam zmienili trasy tak, rozszerzyli, dodali strasznie dużo domów i na przykład jak ktoś jedzie vanem elektrycznym, van elektryczny ma zasięg 118 mil. 118 mil, nie? I to jeszcze przy dobrych wiatrach, jak się nie używa ogrzewania, radio tak się słucha czasami, no to te 118 mil jest do osiągnięcia. Ale teraz przy tych zmianach i dodaniu tylu nowych domów, kochani, chłopaki wracają, nie wiem, w połowie nocy, przypuśćmy, jak wyjadą o 11, to wracają o 3, bo im się bateria kończy, nie?
No i też tak zawsze było, że jak się bateria kończyła, no to już dzienna zmiana po prostu to mleko zabierała i rozwoziła. No ale nowy zarząd, nowy menedżer powiedział, że nie, jak wrócisz vanem rozładowanym, to dostaniesz drugiego vana i masz wrócić się do roboty, nie? No i tak ogólnie okej, nie? Jeżeli, bo siedziba tej firmy, ta firma to jest w ogóle, się nazywa Milk & Mo i to jest spółka córka firmy Müller, tej niemieckiej firmy Müller. I ogólnie siedziba z Watford, nie? I teraz tak, jak ktoś ma trasę blisko Watford, no to okej, nie? No może zjechać z tej trasy, wymienić vana, przyładować to mleko i no powiedzmy niech mu to zajmie pół godziny, nie? Ale jak ktoś robi miejscowości oddalone od 50 mil, 40 mil, czy centralny London i on ma się wrócić godzinę w jedną stronę, pół godziny na przeładowanie tego wszystkiego i znowu godzinę powrócić na swoje miejsce, na którym skończył ostatni rzut, no to kochani, zaczyna być takie trochę chore, nie? Czyli tracić 2 godziny tylko przez to, że oni źle skalkulowali trasę i dali ci vana elektrycznego zamiast diesla, nie? Więc kochani, tu jest problem i teraz tak, rok temu we vlogu polecałem tą firmę i dalej ją polecam, bo mam nadzieję, że tym, co dzisiaj zrobimy, że nikt nie przyjdzie do pracy, góra zauważy, że coś jest nie halo na naszym oddziale i coś z tym zrobią, bo szkoda mi tych starych, tych starszych kierowców, którzy mają po 60 lat. Ja wam kiedyś mówiłem, że to jest średnia taka 50-60, nie? To prawie sami Anglicy są. I szkoda mi ich, bo jak oni robią te dyscyplinarne, komuś brakuje tam parę lat do emerytury, no to powiedzcie mi, jak taki dziadek, który całe życie rozwoził mleko, bo ci goście tu pracują po 40-50 lat, jak taki dziadek znajdzie sobie nową pracę tutaj w Anglii, nie? No chyba, że pójdzie do Tesco na kasę, nie? No ja nie wiem, no. Mam nadzieję, że to się poprawi, a najlepszy ten nowy menedżer, który to wszystko tak namieszał, ma 30 lat, nie? I nie wiem, czy on ma w ogóle jakieś pojęcie o tym, co on robi. Wcześniejszy menedżer też nie był ok, ale w sumie on nic tak nie robił pod górkę nam. On chciał, żeby było mleko dostarczone i to w sumie było taki fokus, co trzeba zrobić, nie? A ten menedżer wszystko pod górkę, nie? Czyli oni tracą, przypuśćmy tygodniowo, 300 klientów. No to ja nie wiem, jaki oni biznes robią, ale... No ale zobaczymy, ja będę was aktualizował, kochani, co z tego wyjdzie. Więc dzisiaj mam wolne. Kuba jest dzisiaj u mnie. Nie wiem, może go zawiozę tu do szkoły, tylko muszę się skonsultować z moją byłą, co ona na to. Kochani, widzimy się za chwilę. Powiedz sobie, co ty sobie dzisiaj wybrałeś na... Principala, Kinder i KitKat. A do picia co? Co polecasz? Rubikon. Rubikon? Tak. To wszystko? Czyli kochani, słuchajcie, my już kończymy tego vloga. Vlog był, jak mówiłem, przegadany. Dzwoniła właśnie do mnie adrenalina, coś ode mnie chce, więc muszę do niej oddzwonić. Kochani, i... widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję za oglądanie, za łapki, za komentarze i życzę wam miłego popołudnia. No i co?
Do następnego. Ja wiem, że te niektóre moje vlogi są takie przegadane, no ale nie zawsze mam co pokazywać, a nie chcę na siłę, nie wiem, robić vloga, zakupy, coś, to tak mogę do was pogadać. Więc kochani, jak wam się nie podoba, no to sorry, a jak wam się podoba, no to fajnie, cieszę się, to zostawcie komentarz albo łapkę. Bo naprawdę, no nie ma codziennie nic takiego super do pokazywania, bo tu jest życie, no żyjemy, pracujemy i... Jeżeli coś jedziemy gdzieś, no to wtedy jest fajny vlog, a jak nigdzie nie jedziemy, jesteśmy na miejscu, no to jest vlog, jak jest, jaki jest. Kochani, widzimy się za chwilę.